Większość ludzi hołduje teorii, że pojedynek Pudzian VS Najman to jest pojedynek stworzony tylko dla pieniędzy. Stworzony po to, żeby jak najszerszej publiczności przedstawić scenę MMA oraz ring KSW. Że to pojedynek stworzony tylko po to, żeby wykręcić możliwie jak największe oglądalności. Chciałem teraz odpowiedzialnie wszystkim, którzy tak twierdzą, powiedzieć: macie rację. Jeżeli komukolwiek wydaje się, że ta walka nie ma znaczenia dla MMA, ani na postrzeganie sportu walki w przyszłości, to jest po prostu w grubym błędzie. MMA to dla mnie wielkie wyzwanie. Jestem pięściarzem, zawsze pięściarzem pozostanę. Konfrontacje sztuk walki pozwalają na konfrontację wszystkich zawodników z wszystkich stylów. Chcę udowodnić, że boks to najskuteczniejsza dyscyplina i uważam, że jestem w stanie tego dokonać. Łatwo się nauczyć tańczyć czy bić w MMA. Jedno jest ciężkie i drugie jest ciężkie. Nie ma nic lekko. Jeżeli chcesz być dobry w jakiejś dziedzinie, naprawdę musisz ciężko trenować. Sam się na własnej skórze przekonałem w jednym kierunku i w drugim. Będzie to prawdziwy pojedynek Dawida z Goliatem. Przy ich temperamentach i charakterach autentyczna wojna. Ludzie zainteresowani tą walką dzielą się na tych, którzy zadają sobie pytanie, kto wygra, albo na tych, którym wydaje się, że na pewno znają odpowiedź. To jest, nie mam wątpliwości, coś takiego jak w starożytnym Rzymie walki gladiatorów. Najdroższa walka w historii polskiego MMA. Myślę, że to będzie walka dobra ze złem. I oczywiście zło to będzie Pudzianowski, a dobro to będę ja. Głęboko wierzę, że to moja ręka będzie uniesiona do góry, natomiast zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Zdaję sobie sprawę z powagi tego, co może się w tym ringu stać. Pudzianowski to jest najsilniejszy człowiek na świecie. Mam poczucie, że main event, który zostanie zorganizowany 11 grudnia na warszawskim Turwarze, jest najlepszym dowodem na to, że ring KSW został stworzony po to, żeby konfrontować z pełną odpowiedzialnością za znaczenie tego słowa. Nie ma dla nich lepszej motywacji niż sama walka. Zarówno strongman, jak i bokser muszą potwierdzić po prostu 11 grudnia swoją waleczność. To wydarzenie będzie wydarzeniem historycznym i myślę, że już na zawsze ludzie będą o tej walce pamiętali. Jak na razie przygotowania idą wszystko w dobrym kierunku. Rano zazwyczaj godzina 6 rano pobudka i w granicach 20 minut bieganie, później prysznic delikatny. Potem idę na matę pobawić się troszeczkę z godzinkę pod kątem techniki. W południe, czyli później po treningu na macie, na odpoczynek, prysznic, leżenie i wieczorem już półtorej godzinny trening ze sparring partnerem, delikatne szarpanie. Walka z Mariuszem Pudzianowskim to nie będzie zwykła walka. To pojedynek szczególny. Przygotowuje się tylko i wyłącznie konkretnie pod tego przeciwnika. Trenuje bardzo szybkie wyjścia z parteru, jak również bardzo szybkie, dynamiczne nogi, póki będę miał szybkość i wydolność, nie dać się do tego z parteru sprowadzić. Pudzianowski nie szanuje pięściarzy, nie szanuje zawodników MMA. Kiedy kiedyś usłyszałem jego wypowiedź, że nikt nie jest w stanie mu zrobić krzywdy, bo on jest tak silny i tak odważny, przemawiała przez niego pycha, przemawiało przez niego zadufanie. No troszeczkę chłopak za dużo gada. Uważam, że lepiej mniej mówić, a więcej robić. I to jest moje motto. Mało mówić, dużo robić. Pudzianowski wzniósł się bardzo wysoko, ale dlatego też jego upadek będzie bardzo głośny i bolesny. Jeżeli już za coś się biorę, nie po to, żeby przegrać, więc opcji przegrania nie biorę do siebie. To nie ma tak naprawdę żadnego związku z rywalizacją sportową. Przenoszenie ziemniaków, przerzucanie żelastwa, ciąganie samochodów to są czynności, które bardzo pomagają w życiu, ale one nie zasługują na to, by mieć miano sportu.
jeszcze tym bardziej sportu zawodowego. Zamierzam wyjść na ring i zrobić swoje, a co zrobię, to niebawem się przekonacie, więc polecam obejrzeć i na pewno zaskoczę co po niektórych. Pudzianowski już niedługo przekona się, czym różni się hodowla organizmu od uprawiania sportu. Pudzian kontra Najman. Wreszcie po 5 latach przyszedł czas na najbardziej spektakularną i budzącą emocje kategorię. To czas na wagę ciężką. To jest jedna z najmniej obstawionych kategorii na świecie, bez względu na to, czy mówimy tutaj o MMA czy o boksie, dlatego tym przyjemniej będzie się oglądało te starcia kolosów. Jeszcze nigdy przez ring KSW nie przetoczyło się tyle kilogramów, ile przetoczy się 11 grudnia na warszawskim Torwarze. Wiktor Nobrega po nieudanym debiucie na KSW 9 powrócił, aby udowodnić, że ma potencjał i zasługuje na pas KSW. Aslam Beksajdow to potwierdzenie na to, że polska szkoła MMA i czeczeńskie serce daje po prostu znakomite efekty. Stawka jest wielka. Chodzi tu o pieniądze, pas, tytuł. Żaden nie da sobie na pewno taryfy ulgowej. Wszyscy czekamy na wielki powrót po kontuzji Daniela Kocia od Owdy. Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie, czy Daniel jeszcze da radę? Więc chciałem wszystkich uspokoić. Zapewniam, że Daniel da radę. Dobra! Nie wie, ale teraz trafił Daniel Dobra! Są tacy, którym się wydaje, że po takich kontuzjach nie wraca się już na ring, a mi się wydaje, że to właśnie Daniel Dovda będzie czarnym koniem 12 KSW. Ten Daniel jest najbardziej zdeterminowany z wszystkich Danielów, których widziałem wcześniej, dlatego James Zikic versus Daniel Dovda 11 grudnia zwycięży determinacja. Dla mnie Maciek Górski to prawdziwy wojownik z krwi i kości. Wielokrotnie udowadniał, że potrafi wygrać z pękniętymi żebrami, walczyć z cięższymi od siebie przeciwnikami. Każda walka górala to prawdziwa bitwa. Seria kopnięć, uderzeń, piękna kontrola w każdej płaszczyźnie. Dla mnie w swojej kategorii wagowej w Polsce numer 1. Długo oczekiwany turniej wagi ciężkiej. Wiktor Nobrega i Aslam Beksajdow w walce o pas federacji. Powrót na ring Daniela Dovdy i Macieja Górskiego. Oraz główne danie wieczoru. Marcin El Testosteron Najman i Mariusz Dominator Pudzianowski. To wszystko tylko 11 grudnia. Tylko na warszawskim Torwarze. Tylko na ringu KSW. Szczegóły www.konfrontacja.com.